Dobry, spotykamy się w księgarni Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a konkretnie w saloniku tej księgarni. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Oddział Dolnośląski, reprezentowane przez Piotra Gaglika i Tomasza Białaszczyka, zaprosiło na spotkanie panią Helenę Lazarowicz. Dla środowiska wrocławskiego, a właściwie polskiego, nazwisko Lazarowicz to są lata historii, a pani Helena całe swoje życie jest związana ze słowem. Dbała o to, żeby to słowo było zawsze dobrze napisane, czasami dobrze wydrukowane, a przede wszystkim, żeby było utrwalone. Dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że możemy powspominać różne ważne daty, które się wiążą i z historią Wrocławia, i z historią Polski, ale też z pani osobistymi przeżyciami i pani męża, ponieważ Romuald Lazarowicz jest też naszym patronem konkursu dziennikarskiego. Co roku przyznajemy nagrodę za najlepiej napisane teksty, a Romek Lazarowicz przyświęca mu tutaj jako naprawdę godny patron. Pani Heleno, zaczęła pani od wysokiego C. Praktycznie zaczęła pani działalność w podziemiu od spotkania z Kornelem Morawieckim? No nie. Moja działalność w podziemiu zaczęła się w 1978 roku, jak naklejałam na tablicę ogłoszeń w dwudziestolatce, w której mieszkałam, ulotkę SKS-u. Wprawdzie nie była wtedy jeszcze zaangażowana w jakąkolwiek działalność w sensie takim formalnym, ale uznałam za stosowne tą ulotkę przyczepić do tablicy ogłoszeń. I tak się złożyło, że moment naklejania tej ulotki był widziany przez przewodniczącego rady tej akademikowej, jak to się jakoś nazywało. No tak się zdarza. Tak się. I ten korytarz w akademiku był długi i on mnie widział z drugiego końca tego korytarza. I zaczął biec w moją stronę. Ja zaczęłam uciekać, a dwudziestolatka jest wysoka i korytarze szerokie. Więc goniliśmy się mniej więcej z 15 minut po tej dwudziestolatce i w końcu wpadłam do pokoju koleżanki, która była też członkiem rady tej akademika. I tu jakby trop został jakoś zgubiony. Ale jeszcze tej samej nocy, bo to było w nocy, bo gdzieś koło 10 wieczorem, została zwołana w trybie pilnym rada akademika właśnie w sprawie zagrożenia, które powstało w akademiku. Czyli Helenko, już byłaś wtedy groźna. Czyli już wtedy dla byłam władzy groźna. Ludowej. Tak, już wtedy byłam groźna. Bo oczywiście nie mówię o takich, że to była moja jakby forma, a ta bardzo aktywna, prawda? Bo to, że tam jakieś ulotki czy coś się czytało, no to tak jak prawie każdy, nie? Wtedy. No wtedy nie każdy czytał, jak za czasów SKS-u. No, jak miał dostęp. To nie? Niewiele, ale... No ale ponieważ ja już wtedy miałam dostęp, więc... Tak. Tu przeglądamy książkę poświęconą Romkowi, bo tak go nazywaliśmy, mimo że Romuald. Romkowi. Dla mnie to był Romuś. No wiesz. I moje pytanie proste, jak się poznaliście po prostu, jak się potoczyły te pierwsze poznaliśmy się na studiach. Oboje studiowaliśmy bibliotekoznawstwo. I jakby właśnie poznaliśmy się już 1 października, czy tam kiedyś akurat wtedy zaczynał rok akademicki w 75 bodajże roku. I widywaliśmy się bardzo często, bo pod kaloryferem na korytarzu był taki korytarz, kaloryfer, no i tam się ustawiali wszyscy Polacze. A ponieważ oboje, no przepraszam bardzo, ale oboje paliliśmy namiętnie, Romek właściwie do końca życia. I wtedy były takie czasy, że wszyscy fajni ludzie
palili, nie? I gromadzili się pod tym kolorem. To ja byłem niefajny, powiem szczerze. No, ale tak było. I tam się jakby poznaliśmy, ale no to było na takiej zasadzie, tak jak poznałam wszystkich innych właściwie tam kolegów na studiach. Nasza jakby taka troszeczkę bliższa znajomość zaczęła się w momencie, kiedy jego przyjaciel, Romka przyjaciel, zaczął chodzić z moją przyjaciółką. I wtedy to spowodowało, że zaczęliśmy się widywać bardziej kameralnie, również u Romka w domu na Pastera. No ale to ciągle było jeszcze takie koleżeńskie. Owszem, jakieś tam imieniny, jakiś Sylwester czy coś jeszcze tam, parę osób do tego grona dochodziło. I było coś takiego, jakby no, spotykaliśmy się dosyć często w tym takim gronie zaprzyjaźnionym. Ja nawet w tym czasie miałam jakąś sympatię, no to chodziłam na randki, jak to... Ale jak to bywa w studenckich czasach? Jak to tak, jak było, tak, na imprezy, na jakieś tam... Ale ponieważ często widywaliśmy się z Romkiem i tak mnie ten Romek, tak mnie zaczął fascynować, nie? Bo miał na razie tylko nie z powodów politycznych jakiś tak... Wiedza. Poczucie humoru. A tak. Poczucie humoru, po prostu Romek był taki, że zresztą do tej pory to mamy, że właściwie od czasu śmierci Romka jakby nie mam, jest mi mało co mnie rozśmiesza. Romek był po prostu tak niesamowicie dowcipny, takie potrafił sytuacyjne, jakieś takie sytuacje, takie humory znajdować, że no... Brakuje ci tego. No bardzo mi tego brakuje i to mnie właśnie w nim zauroczyło na początku. Ale tak później zaczęło się tak, że ja ponieważ mieszkałam w 20-latce, więc bardzo blisko jego mieszkania na Pastera. Zaczęłam tam przychodzić już sama na jakieś tam kawki. I tak to się zaczęło. Zaczęłam poznawać jego rodzinę, jego rodziców i jego babcię, bo też tam mieszkała też babcia, mama mojej teściowej. I tak coraz głębiej jakby wchodziłam w tą rodzinę. Nie? Mhm. Poznawałam całe rodzeństwo i tam... No jakby te związki były... I tak to się zaczęło po prostu. Nie? Ja mam takie pytanie, też zaglądając do tej książki. No bo my się znamy od 79 roku jeszcze. No nie w pierwszym, ale w pierwszych numerach Biuletynu Dolnośląskiego. Moje pytanie takie, oczywiście i ciebie poznałem, i Romka wtedy poznałem jednocześnie, i oczywiście wcześniej troszeczkę Kornela, ale redakcję pierwszy raz łącznie z wami właśnie. Jaka była ta droga właśnie, nazwijmy, polityczna, konspiracyjna, czyli kiedy, jak, dlaczego wciągnęłaś się w tą sytuację? No to nie jest, pytanie jest proste, ale odpowiedź jest bardziej skomplikowana, bo jakby moja droga polityczna jest trochę bardziej skomplikowana właśnie. Ja pochodzę z domu, gdzie jakby do takiego domu komunistycznego. Nie? Mój ojciec był komunistą, był pierwszym sekretarzem w powiatowym tam partii. Więc jakby wyrastałam w zupełnie innym i poza tym mieszkałam też na małym mieście, więc to też inaczej nie było jakby kontaktu z innymi środowiskami, więc wyrastałam w zupełnie innej jakby atmosferze politycznej. Oczywiście ojciec nie przeprowadzał z nami pogadanek, ani nie indoktrynował nas, ale to wynikało po prostu samo przez się. Bo takim jakby też motywem, może troszeczkę tak żartobliwie, ale jednak, dlaczego ja tą działalność opozycyjną, w tą działalność weszłam, było chęć odkupienia pewnej winy za 68 rok. Bo ja mieszkałam w Nysie, blisko granicy z Czechami.
z Czechosłowacją wtedy. I no miałam wtedy 12 lat, jak te czołgi, jak Polacy jechali na Czechosłowację. I ja do tej pory widzę obraz swój własny, jak stoję na balkonie i macham do tych tak radośnie macham do tych żołnierzy, którzy na tych czołgach jadą. I to była po prostu taka, później jak już jakby troszeczkę mi się zmieniły poglądy, taka zadra, nie? I że, nie, że to jest taki wstyd, taka hańba, że muszę odkupić właśnie tą winę. Mam nadzieję, że odkupiłam zresztą. Tak. Możemy to potwierdzić tutaj wszyscy. No, a także, tak to także jak przyszłam na studia, no to też od razu jakby nie znałam nikogo, kto by miał jakieś takie, dzielił się ze swoimi poglądami politycznymi, które byłyby inne niż te, które do tej pory jakby słyszałam. I, no i dopiero właściwie właśnie Romek, jak zaczęłam bywać u nich w domu, to nagle zaczęłam słyszeć jakieś rozmowy, takie mimochodem, to nie to, że rodzinne, ktoś tam, powiedzmy tak, sobie. Tak, ponieważ tam jakby w tej rodzinie tymi sprawami się żyło, wydarzeniami bieżącymi, które po prostu interpretowano w taki sposób, że dla mnie było szokujące na początku. Także i tak no, początkowo jakby się przeciwko temu buntowałam i mówiłam, Romek, że to jest nie tak, że no, ale historia dziadka była jednoznaczna przecież. No tak, ale można było ją, twardy komunista by ją z drugiej strony jakby zinterpretował, nie? Że po prostu to był bandyta, nie? Rozumiem. No w ten sposób, może ja oczywiście tak nie myślałam, ale mogłam tak myśleć. Zresztą rodzice Romka, bo z czasem się dowiedzieli, jakby jakie są moje korzenie, no to no, nie byli zachwyceni. Tak. Konsternacja pewna. Pewna konsternacja, ale to, co muszę przyznać, zwłaszcza mojemu teściowi, który był człowiekiem no, po prostu anielsko dobrym i wspaniałym. I to właściwie on, który miał najwięcej powodów, żeby powiedzieć Romkowi, absolutnie nie życzymy sobie obecności tej pani tutaj w domu, nie? Nigdy czegoś takiego nie powiedział. Może, na pewno sugerowali Romkowi, że może to nie jest najlepsze. A czy mogę się włączyć w takie prywatne stwierdzenie? A czy nie uważasz teraz, że to było pewne zwycięstwo Zbyszka Lazarowicza? Mówimy oczywiście o twoim teściu. No, oczywiście, że tak, dlatego że jak ja widziałam, poznawałam tatę, nie? Bo Romek tak. To jest jakby odrębna sprawa, poznawałam tatę Romka i widziałam, jaki to jest wspaniały człowiek. To siłą rzeczy myślałam, Boże, jak to jest taki wspaniały człowiek, to przecież niemożliwe, żeby on kłamał. Czyli wpłynął na ciebie w ten sposób. Wpłynął w sposób absolutny, bo dla mnie on był takim ideałem. Nie? Mówię, dobry człowiek. To, w życiu by nie skłamał w tak ważnych sprawach, w żadnych zresztą. No i a poza tym tak ciepło i serdecznie mnie przyjął, że aż to świadczy o jego szlachetności, bo zupełnie jakby zrozumiałe byłoby, gdyby on odczuwał do mnie jakąś taką niechęć, a w każdym razie duży dystans, nie, do mnie trzymał. No bo to wszystko u nich było tam w rodzinie jeszcze bardzo żywe, cała historia z dziadkiem. Przecież teść był jeszcze przesłuchiwany jeszcze w latach 70. To wszystko było bardzo żywe, więc tutaj nagle wchodzi komunistka na przykład, nie? Do domu. Która jest blisko z synem, nie? Więc mogło to stanowić jakieś zagrożenie, czy tak mogli to spokojnie interpretować, a to, że tego tak nie zrobili, zwłaszcza właśnie mój teść, no to świadczy o jego niezwykłej szlachetności i takim gołębim sercu, ale też takiej przenikliwości, bo on po prostu jakoś to zobaczył, że to nie jest taka oznajomość zwykła, że to jest sprawa poważna i że warto okazać jednak tej osobie jakąś. Mówimy o twojej wejściu w rodzinę Lazarowiczów, ale też pod koniec lat 70.
zaczęłaś działać i przez to w innym zagrożeniu, w innym świecie. Weszłaś w prasę drugiego obiegu. Biuletyn Dolnośląski jest tym legendarnym tytułem, który jakby rozpoczął, kształtował kręgosłup dolnośląskiej opozycji i ty praktycznie uczestniczysz od pierwszych numerów w tym. Potem się zaangażowałaś w Karnawale Solidarności, w prasę NSZZ Solidarność, potem w stanie wojennym z dnia na dzień, następnie w Solidarność Walczącą. Same tytuły opiniotwórczej prasy, która do dzisiaj jest bardzo ważna. Natomiast zaczęło się od powielaczowych wydań Biuletynu Dolnośląskiego. Czyli byłem w redakcji Biuletynu? To znaczy nie byłam w redakcji w sensie takim redaktorskim, bo ja byłam od podrzędnych czynności. Ale ważnych. Ale niezbędnych. Niezbędnych, to tak, to prawda. Beze mnie i bez moich koleżanek to nie byłoby tego pisma. No to jest prawda. Także to nie były pierwsze numery Biuletynu Dolnośląskiego, bo to ja nie pamiętam, który to był konkretnie numer, ale to była druga połowa 79 roku. I jeszcze jak biuletyn był pismem Klubu Samoobrony Społecznej. Jeszcze jak Jaś Waszkiewicz był naczelnym, tam Piotr Starzyński. To był drugi, trzeci numer. Tak, bo tam jak zaczęła się agresja na Afganistan, no to wtedy to środowisko biuletynu chciało wydawać oświadczenie protestujące. Nie? I chcieli, żeby to włączyły się to i środowiska opozycyjne i z Warszawy, i z Wrocławia. Nie było odzewu, znaczy Warszawa nie bardzo, a tutaj wrocławskie środowisko KSS-u, nie? Znaczy nie KOR-u, tylko KSS-u, tego klubu samoobrony społecznej też nie chciały tego zrobić, żeby mieli powody jakieś, powiedzmy tam powody mieli. No i to spowodowało, że jakby biuletyny się odłączył od klubu samoobrony społecznej. Kornel Morawiecki został redaktorem naczelnym i wtedy jakby w skład redakcji wszedł Romek, nie? Ponieważ jakby Romek, tak jak mówił, że on jak tylko zaczęły się takie ruchy opozycyjne w Polsce, wiedział, że on się w to włączy. To nie ulegało dla niego wątpliwości. Takie było, po prostu takie było jego przeznaczenie, jakby, nie? Że on się musiał w to włączyć, tylko trzeba było czekać na okazję i w jaki sposób to zrobić. I się ta okazja nadarzyła, jak się w biuletynie ukazał ten ogłoszenie, nie? Że cicho, czysto i tam bezpiecznie wydrukujemy u ciebie w kuchni nakład Biuletynu Dolnośląskiego. No to. Ponieważ, i drukowałaś. Znaczy myśmy odpowiedzieli na ten apel, nie? Przez mojego szwagra, który był pracownikiem naukowym na uniwersytecie, nie? No więc znał Kornela. On powiedział, że zna jednego tam, jakiegoś faceta zna, który tam coś ma wspólnego z tym, nie? No i właśnie przez niego daliśmy znać, że owszem, że wchodzimy w ten interes. No i tak jak i do Romka, Romek wtedy pracował w IMGW, przyszedł, jak to mój Romek mówił, rozczochlany facet w jakiejś takiej klaciastej koszuli z takim wzrokiem. Jak to? No i tego. I trzy minuty tam, czy cztery minuty, krótka taka gadka i już była sprawa załatwiona, że tam niedługo przyjdzie ekipa. No i ekipa przyszła bardzo szybko, bo okazało się, że mieszkanie, w którym dotychczas drukowali, musieli nagle opuścić, więc w połowie nakładu jakby musieli już tam się przenieść i szybko się przenieśli do naszego mieszkania. No i przyszli, no i tak się zaczęła współpraca z Biuletynem Dolnośląskim, nie? No bo to już tak, to miało być właściwie tylko na końcówkę tego nakładu, nie? No bo tam im wtedy, już nie pamiętam u kogo to robili, ten, no mniejsza z tym, w każdym razie, żeby dokończyć ten druk. I to miało być tylko właściwie na ten jeden raz. Poszło wiele numerów, bo okazało się, że i drukarzom było bardzo dobrze u nas,
mimo że warunki może nie były jakieś takie rewelacyjne, bo ta miejsce, gdzie oni mieli swoje, taka część kuchni, tam, no, ale za to byli, no tak, ponieważ wiadomo, że ci drukarze wtedy to byli wysokiej próby intelektualiści, nie? To naprawdę. I ludzi z doktoratem często można było znaleźć, którzy nie mieli tego, co oni mieli, takiej wiedzy i takiej erudycji, nie? Jak oni. Więc oni korzystali z każdej okazji przerwy, żeby swoimi paluchami umaczanymi w farbie nam po książkach, a ponieważ my zawsze mieliśmy dużo książek. To chłopcy z SB mieli od razu palce, tak? Nie opłacało się myć rąk tam na chwilę przerwy, więc tymi paluchami te książki, więc do tej pory mam książki, które... Pamiątki. Na których, tak, pamiątki. No. Zwłaszcza Krzysiek Glubinowicz, no tak robił, Wiesiek Moszczak. No Antek, Krzysia znam też osobiście. Antek Roszak miał też inne zainteresowania i ciągle nam na przerwy jakieś dawał wyraz tym zainteresowaniom i mówił, że czas uzupełnić barek. Bo nie farbę oczywiście. Tak, farbę. No bo po prostu trzeba było jakoś odreagować tą pracę, bo to rzeczywiście praca była katorżnicza. Ja tak dla zabawy. Ale mówiąc króciutko, uczestniczyłaś w tym druku, tak, czy po prostu to znaczy, opiekowałaś się drukarzami? Przede wszystkim opiekowałam się drukarzami, nie? Ale raz czy dwa tak właśnie dla zabawy, właśnie, żeby zobaczyć, jak to jest. Drukowałam to. Ja byłam po 15 minutach już cała obolała od podnoszenia. Wprawdzie tam ta ramka, którą... Bo na ramce to wszystko. Tak, na ramce, ale ta ramka już była bardzo unowocześniona i ona miała taką sprężynkę, która powodowała, że ona się odbijała, nie? Więc to było o ileś tam, jak oni drukowali, wykonywali tych ruchów wiele tysięcy, więc to była duża oszczędność. No ale tym niemniej to trzeba było się namachać z tym. Tak. Także, a oni to robili właściwie przez wiele godzin. Ja byłam pełna podziwu, także. Ale wracając, bo tu pięknie opisałaś tą robotę techniczną, o którym się mało pisze i mówi, zwłaszcza o tych bolących rękach w związku z tym ręcznym w sumie drukowaniem. No, zdecydowanie. Bo tak to trzeba powiedzieć, ale będąc w redakcji, no to adiustowałaś teksty, bo mając przygotowanie, nazwijmy również uczelniane, przeglądałaś te teksty, sprawdzałaś, poprawiałaś różne rzeczy, no nie cenzurowałaś, bo cenzury był kto inny. Jeszcze żartuję, bo cenzury nie było żadnej. Cenzurę robił Kornel. Tak, Kornel miał prawo jako redaktor naczelny, dopuszczał teksty, ale poprawiałaś ty i to była dosyć niebezpieczna robota, bo ja pamiętam też, że po prostu się dostarczało tekst w zaufaniu do redakcji, a przede wszystkim do ciebie, że ten tekst zostanie no, bezpieczny. Bo mając oryginał tego tekstu przy okazji, w cudzysłowie, najazdu esbecji, no to automatyczny wyrok, to było wiadomo. Więc to trzeba było bardzo ładnie i skrzętnie nie tylko redagować, ale nazwijmy to ukrywać, dyskretnie, no, tak, przechowywać oczywiście. I tak dalej. Bo jakby, i to była chyba twoja też robota. To znaczy, no tak, to moją rolą była korekta, nie? Czyli sprawdzenie tych tekstów. No i później przełożenie tego tekstu na matrycę, nie? To tak. Jakby była zasadnicza, od tego też bardzo ręce bolały, no ale to już. Ale to ty robiłaś, czy to już robiłam, chłopcy? Oni to byli od wyższych celów, także to tam nie ten, to robiłam ja, oczywiście nie tylko ja, bo też robiła Ania Morawiecka, potem Asia Moszczak jeszcze, nie? Także... A ponieważ wszystko to robiliśmy w tym samym miejscu, bo to w jednym pomieszczeniu była ta drukarnia, powiedzmy, a w drugim pozostałe czynności się wykonywały. Krótko wydawnictwo na Pastera się Tak, wydawnictwo, bo łącznie ze składem, w sensie składania. Tak. Nie składu komputerowego, tylko składania. To jest robota ręczna. Składania kartek, żeby się zrobiło z tego całość. Nie? No i jeszcze narady redakcyjne, nie? Więc właściwie rzeczywiście całość procesu takiego wydawniczego się odbywała w tym mieszkaniu. Stąd miałeś bardzo dobre szkolenie wydawnicze, które ci się później przydało, Romkowi razem, bo wydawnictwo później prowadziliście. Tak. Mówię oczywiście o okresie
Ale to drugiego obiegu i w obecnych czasach. Tak, tak, tak. No, także to jakby zaowocowało w latach 90. to tak. Nasze doświadczenie, nasze. Romka przede wszystkim, bo jak mówię, ja to tam byłam przynieść pod tutaj chociaż nie no, przesadzam, bo bez tej ekipy jakby technicznej nic by nie było, nie? Więc no, to też nie mogę tak lekceważyć takich rzeczy, nie? To absolutnie nie. Ale no to zaowocowało w tym sensie, że chcieliśmy jakby kontynuować tego rodzaju działalność i założyć to wydawnictwo. No ale jakby wydawnictwo to było jedno, ale no to już, jeżeli już mówimy o latach 90., to Romek robił tak niezliczoną ilość tych czasopism różnych, że ja nawet nie jestem w stanie ich wymienić, bo albo był redaktorem naczelnym, tak jak w przypadku Opcji na prawo, albo redaktorem technicznym i merytorycznym tych pism. To tego była cała masa i ja oczywiście też w tym uczestniczyłam. W sposób taki, jak dotyczy. Czyli przede wszystkim robiłam korekty, nie? Bo tu już odpadło przypisywanie na matrycach, bo już weszliśmy na wyższy poziom technologiczny. Ale zanim pojawiły się komputery, nastąpił czas Solidarności. Z tego co wiem, Romek pojawił się na zajezdni podczas strajków. Byliśmy na zajezdni, tak. Ale to właściwie byliśmy jako tacy obserwatorzy, bo myśmy wcześniej... Media. Ale wcześniej, bo to strajk się zaczął we Wrocławiu 20... któregoś? Z tego sierpnia? Chyba wcześniej troszkę. Ale nie powiem. Jakoś tak. W każdym razie my dzień przed rozpoczęciem tego strajku we Wrocławiu jako delegaci z Wrocławia pojechaliśmy do Trójmiasta. Tak. Do stoczni w Gdańsku, żeby przekazać im pieniądze, nie? Bo tak. Jakoś nie było, wydawało się, że u nas jakoś nic, no, nie było jakiejś takiej atmosfery, no, że u nas coś będzie. No i z dużą ilością pieniędzy pojechaliśmy pociągiem i z całą torbą wielkiej bibuły, pojechaliśmy do tego Trójmiasta, do stoczni, do której nas nie przyjęli, w Gdańskiej nas nie przyjęli. Ale za to w Gdyńskiej nas przyjęli. Andrzej Kołodziej? Nie. To potem się dopiero, już po latach dowiedzieliśmy, że Andrzej nas tam przywitał. Przyjmował, tak. Tylko się nie wiedzieli, że to on, tak. No, także tak to było. I kolejnym kamieniem milowym jest Dzień Stanu Wojennego. Kornel uniknął aresztowania, a wyście... A wy też. I spotkaliście się już praktycznie... 13 czy 14? 13, dokładnie 13 i to dosyć wcześnie w południe jakoś tak nasz tato Zbyszek nas odwiózł do Hanki Łukowskiej, bo tam było jakby siłą rzeczy wszyscy tam się bez umawiania spotkali. No i tam zostały wyznaczone zadania, jak w wojsku ty to. I no i dostaliśmy, znaczy Romek jako naczelny dostał zadanie zrobienia z dnia na dzień. My ekipa drukarska, techniczna została też przydzielona. No i każdy ruszył do swoich zadań. Czyli nie słuchaliście Wojciecha Jaruzelskiego? W tle. Znaczy rano chyba, bo już nie pamiętam, jak to było. Bo on twierdził o dużym zagrożeniu i że to straszne niebezpieczeństwo. Drukarka zagłuszała. I popełniacie przestępstwa. Tak, także z tego się z dnia na dzień wyszło 13 i potem wyszchodziły kolejne numery aż do czerwca, kiedy to zaczęliśmy wydawać Solidarność Walczącą, bo powstała organizacja Solidarność Walcząca. I to jakby do SW, no to z automatu, i, prawda? I z tą Solidarnością Wyszliście. Walczącą właściwie dociągnęliśmy do końca. Tak. Do końca 89 roku, tak. Nie? No. Bo no tak, to 89. A biuletyn cały czas też wychodził, także tak, tylko tak. Że już to już były luksusowe tak. Wydania, nie na tym. No bo szata na tak. Technologia wkroczyła do podziemia i zarówno Solidarność Walcząca pod koniec, jak i biuletyn dolnośląski były już nawet składane komputerowo Nie, no to było po prostu szał. W czasie karnawału, jak robiliśmy tą gazetę plakatową, nasze słowo, wszystko na komputerze. Ach, to było po prostu rozkosz. Romek po prostu był szczęśliwy. Tak.
Także czyli, krótko rzecz biorąc, Ramka brakuje. Również jako osoby nie tylko, że zaangażowanej, ale takiej, która by mogła doradzić i dziś, i wczoraj. Oj, mamy tak, takie, a nie inne czasy. Brakuje go. Bardzo, bardzo. Przechowujemy pamięć o Romku Lazarowiczu, o jego humorze i jego uśmiechu ujmującym, ale też właśnie dlatego mamy ten konkurs dziennikarski z coroczną nagrodą dla dziennikarzy, którzy napiszą dobry tekst, bo Romek pisał dobre teksty, miał pióro, miał wiedzę i miał kręgosłup, który jest bardzo ważny, żeby też na to wszystko patrzeć. Tak. Czyli chyba zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym bardzo podziękować za wizytę, za wspomnienia. Trafiliśmy w ten piękny czas, że cieszymy się wolną Polską, wolnym drukiem. Ale słowo zapisane ciągle jest dla nas ważne, że możemy je i współtworzyć, i przeczytać. I zapamiętać. Także dziękujemy za poświęcony czas. Dziękuję Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Tak. Dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej za udostępnienie nam miejsca na spotkanie.